karmi. Chyba możemy zaczynać, mi się tak wydaje, tym bardziej, że chyba włączyłem nagrywanie, żeby było zabawnie. Dobra, zmieńmy ten obiektyw. Bo zmieniłem ten, bo zmieniłem kadr. A to chyba się da... Dobra, nieważne. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. We dwójkę, przed kamerą ja, za kamerą Monika. W roli statywu jest fajnie. Dzisiejszy materiał będzie na pograniczu tematyki tego kanału. Chociaż pytanie, czy na pewno. No generalnie tak, las jest, tam jest las. Dowód, jest las, ho, jakaś rakieta. Więc punkt niezbędny praktycznie jest spełniony. Survival jest, no powiedzmy, że nie ma nic bardziej survivalowego niż 50 ton stali z armatą 100 kilkadziesiąt milimetrów, którą to możemy oglądać sobie tutaj. Jaki by był pomysł na dzisiejszy odcinek? No to chcieliśmy Was zabrać na wycieczkę po Muzeum Techniki Wojskowej Gryf, która się znajduje dla osób z regionu w województwie pomorskim pod Wejherowem w miejscowości Dąbrówka w końcu wyszło. Niedaleko Lubina, coś na Ly. Ale to jest miejscowość Dąbrówka. Nie byłem tutaj, nie ma pojęcia co zobaczę, więc wycieczka będzie spontaniczna i obejrzymy sobie razem. Mam nadzieję, że tego rodzaju muzeum leśno-militarne w byłej jednostce wojskowej przypadnie Wam do gustu i będzie się wpinało w ramy materiału. Ja to zobaczmy. Zaczniemy na grubo. Pamiętamy oczywiście, mamy rok 2022, więc czasy są raczej nieśmieszne, szczególnie do zwiedzania tego rodzaju militarnych rzeczy, no bo mamy dalej gdzieś w głowie, że wojna się toczy obok, będę o tym jak najbardziej pamiętał. Jednak forma kanału jest turystyczna z dziwnym humorem, więc pewnie mi się zdarzą niepasujące wtrątki. Zaczynamy na grubo. Z tyłu mamy T-55 wersji A w nietypowym malowaniu, do którego ja byłem przyzwyczajony, bo jestem stary, więc ja pamiętam jak T-55 jeszcze mieliśmy na... w służbie one chodziły, sobie działały. Jest to kamuflaż nie zielony, piaskowy, ponieważ jest to czołg T-55A należący do organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego. Więc pierwszy eksponat taki zaczynamy. Już właśnie jest fajny, taki troszkę bardziej egzotyczny. Choćby ze względu właśnie na ten żółty kolor. Wygląda jak Abrams tylko w kamuflażu, tylko to Abrams nie jest. Szybko, bo ktoś idzie, jesteśmy sami. Pierwszy budynek muzealny, w którym jesteśmy. Bardzo fajna wystawa od Berlina do NATO. Jak się zmieniało umundurowanie wojsk polskich? O, lepiej będzie. Jak się zmieniało umundurowanie wojsk polskich? I zaczynamy od 45 do data, jest tutaj napisane, do 99. Więc widzimy, że wcześniej się zaczęły szyki rosyjskie. Tutaj nam się już pojawia, tam pojawia nam się kamuflaż deszczyk. Tutaj pojawia nam się nieśmiertelna mora. Później jest mało znany kamuflaż, bo on był tylko kilka lat. Jak się nazywał? Pantera. Jeżeli dobrze pamiętam, była Pantera. I nasza WZ-93, czyli moja behatka, nasze behatki, jakie mamy. Warto powiedzieć, że jeżeli jesteśmy już tutaj w muzeum, to co mieściło się tutaj, zanim to muzeum powstało, więc muzeum mieści się na dawnej jednostce wojskowej, była to 25 Dywizjon Obrony Rakietowej, mieszczący się w Dąbrówce. I kolejny budynek wystawowy, tym razem artyleryjsko-rakietowy, zawierają się tutaj pociski artyleryjskie, rakietowe, bardzo ładnie to jest wszystko wyeksponowane pod kątem ekspozycji, jak i ekspozycji takiej tłumaczącej w przekroju, jak te pociski można tu podejść. Jak te pociski są zbudowane, jak działają, jak to wygląda w środku. I taka smutna refleksja, że to jest taka inżynieria genialna i tyle inteligencji poświęcone tylko temu, jak się pozabijać nawzajem. I to jest ta refleksja też w tych czasach, przypominam, że mamy 2022 rok. To jest bardzo ciekawa wystawa. Ze względu na skuteczność pocisków przeciwlotniczych, tych na ramiennych krótkiego zasięgu, właśnie w czasie tego, co się obecnie dzieje, możemy sobie na żywo zobaczyć, jak to optycznie wygląda, że jest to większy niż ja myślałem. Mamy zestaw przenośny, ręczny, to są nasze rakiety Grom. Wersją rozwojową tej rakiety są rakiety Piorun, które teraz na Ukrainę zostały przez nas powysyłane. I powiem, że robi wrażenie, że to jest większe niż wygląda na filmach. I jak głosi tutaj tabliczka informacyjna,
na cały zestaw waży 16 kg. Więc jak 16 kg to chodzę ze sobą, a później albo stać z tym ramieniem, to podejrzewam, że dosyć wysiłkowe. Poniżej naszego polskiego gromu widać wyrzutnik, na bazie której te gromy są opracowane. To jest rosyjska, radziecka konstrukcja strzała. Na bazie tego został zrobiony grom i na bazie gromu został zrobiony ten zestaw naramienny, pionon, który teraz takim odnosi sukcesy. Grom, z tego co się orientowałem, też odnosił sukcesy w czasie wojny w Gruzji. Znajdujemy się na centralnym placu, na którym znajduje się ekspozycja główna, więc będziemy przechodzili po kolei przez te hale magazynowe. Więc zaczynamy od hali pierwszej. Widzimy tutaj śmigłowiec Mi-2 i tak naprawdę my go tylko tu powinniśmy widzieć, bo to jest jego dobre miejsce, czyli hala muzealna. Niestety, niedawno minęło 50 lat użytkowania tych śmigłowców w bazie naszej w Pruszczu Gdańskim Lotniczej i one dalej latają. Miejmy nadzieję, że już niedługo i większa ilość muzeów będzie mogła je pozabierać z jednostek i umieścić jako swoje ekspozycje. Jest to kawał historii. Śmigłowiec ciekawy, produkowany w wielkiej ilości u nas, a tylko że stary. To jest mega ciekawa rzecz. Czołg T-72, taki jaki wszyscy znamy i kojarzymy, klasyczna konstrukcja, szczególnie w naszym wojsku. Tutaj pozbawione wszystkich płyt pancernych, więc widzimy go na wylot, jak wyglądają jego flaki. Na pewno kojarzycie takie filmy, jak te czołgi zostają uderzone pociskiem przeciwpancernym i ta wieża im odskakuje na kilkadziesiąt metrów i środek wraz z załogą się wypala. Dlaczego? Po prostu zobaczcie, tutaj jest coś ciekawego. Po uderzeniu pociskiem w bok tego czołgu, troszkę niżej, to będziemy tutaj widzieli, znajduje się magazyn amunicji. Umieścili magazyn amunicji pod podłogą w centrum czołgu. Dostajecie tutaj szota, amunicja cała w czołgu zawarta wybucha, ulatuje górą razem z wieżą na kilkadziesiąt metrów. Fajna, ciekawa konstrukcja, pierwszy raz na oczy widzę, bo przy czołgach T-34, które często gęsto są na pomnikach w miastach powystawiane, zestaw przeciwlotniczy, samobieżny, gąsienicowy, niemiecki Gepard, więc nasze polskie miałem okazję widzieć już na żywo. Taki niemiecki zestaw przeciwlotniczy, dwulufowy, robi wrażenie, konstrukcja jest masywna. No i coś nowego dla oka. To jest fajny eksponat, po rosyjsku BMP, czyli się ludzie śmiali, że to jest skrót od bojowa mogiła piechoty, po naszemu BWP, bojowy wóz piechoty. Smutne jest to, że w przypadku pojazdów śmigłowców Mi-2 oglądamy to w muzeum i tylko w muzeum powinno być oglądane. Niestety u nas mamy około 1200 egzemplarzy jeszcze tego na stanie. Absolutnie przestarzałe, nieprzystające do współczesnego pola walki konstrukcja, rozwiązanie. Na żywo jakie robi wrażenie? No, że przede wszystkim na pewno to jest niski w stosunku do Rosomacha, naszego kołowego transportera opancerzonego. To on jest niziutki. No, plus taki, że faktycznie jest low profile. No, ale tak poza tym, jeżeli idzie o przeżywalność załogi w trakcie jakichkolwiek działań wojennych współczesnych, no zdąża do zera. To jest eksponat, po który ja tu głównie przyjechałem na żywo to zobaczyć. Jest to rekonstrukcja niemieckiego czołgu Panthera, czyli tego
który się po czterech pancernych był głównym antagonistą naszej załogi, protagonistów. Jak to niemieckiego sprzętu, czy ubotów, czy tygrysów, czy panter, tego sprzętu się praktycznie, ten sprzęt się praktycznie nie zachował. Tutaj chłopaki zrobili rekonstrukcję takiej pantery, więc w przeciwieństwie do BWP można zobaczyć, jakie to było wielkie. To jest wysokie do odmiany, nie? Więc zobaczmy sobie w szczegółach, jak to wygląda. Tu się nie bawiono low profile, mamy pochylony stalowy pancerz, sprzyjający rykoszetą, ale to jest w stosunku nawet do 334. To jest to naprawdę duży czołg. O szczegółach technicznych nie będę do końca mówił, bo do przeczytania na Wikipedii. Zobaczmy przede wszystkim, no wy na filmie, ja na żywo dotknę. A prosili, żeby nie dotykać eksponatów. Nie włazić, dotykać można. O, nasi wozili belki drewniane z tyłu, a oni mają całe koła jezdne zapasowe. No, tył też widać, jakie to jest, jakie to jest masywne, tak w stosunku do człowieka. To jest tylko czołg średni, to nie jest czołg ciężki. Wyobraźcie sobie, gdyby obok tego stał tygrys. Kolejna hala magazynowa z ekspozycją. Wchodzimy. Robi się to mniej militarnie, bardziej cywilnie, bardziej chyba luksusowo. No, taki Mercedes to kolor. Jeżeli mamy wśród widzów, fanów marki Opel, posiadaczy Astry, kadetów nawet starszych, czy Insygni, to fanom chciałem wspomnieć, żeby pamiętali, jak ta marka, jakie ma genezę, korzenie, jak się przyczyniła też w niektórych działaniach wojennych jako podstawowa ciężarówka Wehrmachtu, którą Niemcy wozili swoich siepaczy. Opel Blitz, klasyka klasyki. Coś jak nasz start, tylko 70 lat wcześniej. Znaczy nie 70, to jak start powstał, to będzie wtedy kilkadziesiąt lat wcześniej. Wół roboczy Wehrmachtu. No i jak żeby mogło tego zabraknąć, drugi eksponat, którego się spodziewałem zobaczyć. Rudy 102, czterej pancerni i pies. Ja jestem rocznik 83. Ten serial nie ma łatwego życia w latach XXI wieku. Muzeum Powstania Warszawskiego jest specjalna gablota, jemu poświęcona pomieszczenie jako przykładowi modelowej radzieckiej propagandy, co nie zmienia faktu, że dla mnie to będzie zawsze serial przygodowy z przesympatyczną załogą, której przygody śledziło się latami. Za dorosłego wszystkie powtórki zawsze zaliczone. No i w pamięci Franciszka Pieczki, który odszedł, Guslik, wszystkim nam znany, odszedł dosłownie kilka dni temu. Dzisiaj mamy 9 października, więc świeża września. Historia. Września, dobrze, września, leci ten czas. Nie, nie leci. nie powinno być poważniej. Mega fajnie, załoga widać złożona jest z pasjonatów. Pan Franciszek Pieczka umarł, jest mu poświęcone od razu tutaj zdjęcie ku pamięci, więc ku pamięci Guslika. Ja jestem z Gdańska, to znaczy teraz wiem, mieszkam w Pruszczu Gdańskim, jestem dumny z mojej małej ojczyzny, ale jestem z Gdańska.
Autobus miejski kolorów Wolnego Miasta Gdańska. Zatrzymamy się tutaj, bo nie chciałem powiedzieć, że jak ciężką, trudną, dziwną historię ma Gdańsk. W okresie dwudziestolecia międzywojennego było to Wolne Miasto Gdańsk. Teraz przy politycznych różnego rodzaju potyczkach ostatnio była awantura o jeden z tramwajów, który jeździ w takim malowaniu i politycznie próbują to wykorzystać pod kątem, że władze Gdańska propagują, nie wiem, jakąś tam niemiecką ideologię czy coś takiego, więc powiem, historia jest strasznie podatna na manipulację i bycia wykorzystywaną. W każdym razie, tak jak każde miasto ma kolor swojej komunikacji miejskiej, czy żółto, czerwone, żółte warszawskie, niebieskie mają w Krakowie. Tak w okresie Wolnego Miasta Gdańska to były kolory komunikacji miejskiej. Takie jeździły właśnie tramwaje pomalowane i takie jeździły autobusy. I tutaj mamy taką rekonstrukcję autobusu. Tam na boku jest nawet napisane. Jest, jest. Danziger. Zbliżaj. Więc historia Wolnego Miasta Gdańska jest mega ciekawa, ja to bardzo polecam, żebyście sobie przeczytali, szczególnie jeżeli stąd nie jesteście, no bo my siłą woli tutaj się tym interesujemy. Miasto, twór sztucznie zrobiony o małym jakimś terytorium państwa, na jednym z wcześniejszych materiałów pokazywałem, no tutaj też wkleję, nie będę odsyłał, wkleję tutaj mapkę, że to było takie małe, nie tylko miasto, ale i obszar dosyć sporego i powierzchni. Etnicznie mega ciężka sprawa, jeżeli idzie o ocenę tego, czy to było miasto niemieckie. Było to na pewno miasto niemieckojęzyczne, przez to, że było niemieckojęzyczne i w 1933 roku powstała, zrobiła nam się Rzesza. Łatwiej było tutaj o sprowadzenie elementów antypolskich, które no, później propagandowo były, siały propagandę były wykorzystywane i właśnie no, tak skomplikowały tutaj te relacje polsko-niemieckie. Polecam mega, to jest fajny serial komediowo-kryminalny Na kłopoty bednarski. On jest dostępny za darmo na VOD TVP. Nie wierzę, drugi raz na swoim kanale reklamuje polską telewizję, ale olecz, mają fajnie rekonstrukcję zrobioną, więc Na kłopoty bednarski pokazuje życie w okresie II wojny, w okresie międzywojennym na obszarze Wolnego Miasta Gdańska i możemy zobaczyć te relacje polsko-niemieckie, jakie tam się właśnie tworzą. Na kłopoty bednarski TVP. Misja TVP, chociaż jakaś. O, no, nie to, że tylko ja tutaj jestem. Później będą mówili, że ja wymyślił sobie żonę. Wymyślił sobie żonę, wymyśla sobie przyjaciół. Teraz będzie już, mogę już na wesoło. Skody mają tam, o rany. Dobra, wiesz co, może zostawmy ten autobus i przejdźmy do samochodów, które budzą mniejsze, ten, mniejsze zamieszanie, niewiedza. To nie była jednak Skoda, też się pomyliłem, to jest Dacia. Ale jaka ładna, klasyczna Dacia. Z boku wyglądało trochę jak Skoda, ale dobra, Dacia, tak czy siak. Jesteśmy fanami rozwiązań budżetowych, żeby na luksusowe auto nie wydawać, żeby podnosić swój prestiż społeczny. Samochód ma służyć pewnemu celowi, może to robić się bardziej lub mniej sprawnie. Wszelkie luksusowe jakieś rzeczy zawsze mnie drażniły. Wartburg, Trabant. Skoda, prawdziwa Skoda. Skoda 1000 MB, to chyba z tego co pamiętam, to się kiedyś nabijali, że to MB oznaczało 1000 małych błędów. Co chyba oznacza, że konstrukcja dojrzewała. Nie pykło. Jak się przestraszyłem, tylko że tutaj ktoś siedzi, a to Wałęsa tylko. O, i to jest Wołga. Wołga taką, jaką widziałem w DDR-ach na Wyspie Uznam, jak byłem. Tylko zielona, więc porywali dzieci w czarnych, zdaje się. Czarna Wołga bez klamek. Tutaj mamy zieloną. Z klamkami. Z klamkami, co ważne, z klamkami. I jak sobie poczytałem na, jak sobie pooglądałem odcinek Moto Biedy, jak miał Tarpana, to polecam odcinek, jakie to auto było rzemieślniczo zrobione. Części z jednego samochodu nie pasują, to znaczy elementy blacharskie z jednego samochodu nie pasują do drugiego samochodu. Trzeba motkiem było tam popukiwać. Zresztą no nie będę powtarzał materiału motobiedy na temat Tarpana. Polecam, mega fajnie. Polonez, też pamiętamy Polonezy i to pamiętamy te Polonezy jeszcze przed Karo, nie? Też z takimi dwoma światełkami. Jesteśmy ten sam rocznik, więc pamiętamy te same rzeczy. Poloneza Karo miałem okazję jeździć, jeździłem. Nie miałem okazji jeździć maluchem. Ja jeździłam. Ale Monika miała malucha w kolorze groszek, tak? Nie, to moi rodzice mieli groszkowy. Ja miałam beżowego w pomarańczowe łaty, bo wychodziła rdza. Moro prawie. No.
Fiatem, dużym Fiatem nie miałem okazji jeździć. Jeździłam. Jako pasażer, tak, nie jako kierowca. Karetka. Całe szczęście w żadnym wydaniu historycznym, ani współczesnym póki co nie i niech tak zostanie. O, warto. Polski Fiat. Nie ma, nie robią. Fabryka na Żeraniu była, później było Muzeum Skarb Narodu, byliśmy w zeszłym roku, a teraz budynek został sprzedany deweloperowi, więc historia poszło. Idziemy do tajemnicy PRL-u, mało znanej, naszej tajnej, tajnemu typowi uzbrojenia. Chodźmy, chodźmy zobaczyć. Jeszcze nie? Czy już? Już. Terminator. Polskie Wojsko Ludowe miało całą armię takich terminatorów i dzięki temu byliśmy silni. Taki suchar. To jest fajna eksponat. Ekspozycja. Kabina śmigłowca Mi-2, tego wiecie, który powinien być w muzeum, ale cały czas stanowi trzon naszych wojsk śmigłowcowych, tych realnych, latających w XXI wieku. Wyjęta kabina myśliwca, śmigłowca Mi-2. Ja to pokazuję nie dlatego, że jest taka super, ona jest wybiedzona, w środku nic nie ma, ale warto wejść do środka, żeby zobaczyć, że w tym śmigłowcu tak naprawdę nie ma wcale dużo miejsca. Jak ja się nadzieję na to, to nie będę potrzebował pasu bezpieczeństwa, ja tak zostanę. Że tak naprawdę tu jest tyle miejsca, co w Matizie. My w naszej składzie mamy kurde więcej miejsca niż jest w śmigłowcu transportowym Mi-2. Ja wiem, on się mówi, że jest... No, ja wyjdę z tamtej strony. Ja wiem, on jest mały, średni i tak dalej, zawsze taki był, nie był ciężkim śmigłowcem, ale kabina faktycznie ma bardzo, bardzo mało miejsca. Więc polecam każdemu, kto ma kondycję, żeby do środka wszedł. Póki jeszcze może. I tyle. Dziękujemy za uwagę. Muzeum w skali do 10, no 11 na 10 możemy dać. Bardzo przyjemne, bardzo fajnie, a przypominam, że zwiedzamy po sezonie. Mamy koniec września, początek października praktycznie. Muzeum 25 zł bilet normalny, to ważne dla Januszy. Januszy powinni wiedzieć, ja powinienem wiedzieć. 25 zł bilet normalny. Przed chwilą się pani pytaliśmy, czynne praktycznie cały rok. Wystawa robi wrażenie, ładnie wszystko odrestaurowane, zrobione, to nie jest to, że jakiś środ po prostu sobie stoi, wszystko widać, że jest ładnie zrobione, duża część tych pojazdów jeździ, w sezonie można się przejechać też czołgiem T-55, bądź na czołgu T-55, więc no, my polecamy jak najbardziej, na pewno tutaj wrócimy.